sobotę 24 sierpnia w Centrum Pasterskim w Koniakowie odbyła się 10. jubileuszowa edycja Jarmarku Pasterskiego. Mamy jubileusz 10-lecia. To jest taki wzorowy moment, kiedy my możemy się spotkać, bo nie mamy czasu się spotykać. W ogóle jako środowisko regionalistów, pasterzy, samorządowców, ludzi, którzy nam sprzyjają od lat, czy Województwo Śląskie wspiera te wydarzenia, czy Programowca Plus, czy uczestników w ogóle tych akcji związanych z działalnością Związku Podhalan, działalnością Górali Żywieckich, Śląskich. I kiedy takie wydarzenia się otwierają, nie są ograniczone do jakiegoś wąskiego tylko pokazania kultury, to rodzi się coś nowego, ludzie nie zapominają o siebie. Umiem się odnosić też do różnych spraw wspólnie. W wydarzeniu tym wzięli udział mieszkańcy oraz turyści. Nie zabrakło również różnego rodzaju pokazów, śpiewu, tańców i muzyki w wykonaniu m.in. zespołu regionalnego i Stebna. Jarmark Pasterski przyciągnął do Koniakowa również samorządowców. Promujemy tradycje pasterskie, promujemy produkt chociażby lokalny, taki jak oscypek czy bryndza. Także ja bardzo się cieszę, jak Państwo tutaj też rozejrzycie się, widzicie, że jest bardzo duże zainteresowanie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.